co nie? Szambo nam tu opróżniają. Człowiek wie, jak co znaleźć miejsce do nagrywania, nie? W tym odcinku mniej o dronach, a więcej o innych gadżetach, bo dzieje się i zaczniemy nie od DJI. Nie? Za mało zapłacili w tym odcinku. Przelew nie przyszedł na tak czas. Tak w ogóle, Karol, 3 lata minęły. 3 lata od pierwszego odcinka RX Lot, więc wiesz, co powinniśmy wziąć? Czapeczki, torcik. Nie, głośniczek i puścić sobie 100 lat. Nie wziąłeś głośnika? O kurwa, nie wziąłem. Ja nie wziąłem drona. Pies, robot. Jest w Polsce, jeszcze nie u nas, jeszcze nie przed odprawy celnej, ale jest w Polsce. Ale my nie o tym, bo to normalny odcinek RX Lot. Jedziemy. Temat numer jeden, idealny na lato można by powiedzieć. Zacznijmy od odzieży, ale nie tak jak zwykłej. Ja przez wakacje teraz, znaczy przez ten rok trochę pojeździłem po świecie i zawsze miałem ze sobą jedną, Karol, rzecz. Kapelusz. EcoFlow pokazało nowy kapelusz. W ogóle jak to brzmi, nie? EcoFlow pokazało kapelusz, ale którego rondo wyposażone jest w panele fotowoltaiczne. 12 W mocy ładowania. 5 V, 2,4 A. Brzmi to ogólnie... Czekaj, bo jestem wrażliwy na takie zapachy. Dlatego ci nie było na wsi, jak opróżniali ci, tak? Ja zawsze zmieniałem miejsce wtedy. 2 porty USB-A, 1 port USB-C. Baterie 4000 mAh. 2-3 godzinki. Ma naładować, tak. Ale to jest w ogóle absurdalne w swojej prostocie, no bo weź pomyśl, masz piękną powierzchnię ronda kapeluszu tylko po to, żeby to wykorzystać. No tak, do tej pory każda firma tą energię, która spadała na twój kapelusz, marnowała. Ona szła, zmieniała się w ciepło i ogrzewała twoją głowę. A teraz to wykorzystano i zmienia się w prąd. Kapelusz jest lekki, waży 370 gramów. Kapelusz można składać i kapelusz jest wodoodporny. IP64 dokładnie, że biorąc ma klasę. No ale weź teraz sobie wyobraź, będą ludzie jeździć na hulajnogach z kapeluszami, żeby tak, doładowywać się. Nie. To jest trochę za mały prąd, żeby doładować hulajnogę. Panel na plecy. Kamizelka fotowoltaiczna. No słuchaj, dochodzimy do takich absurdalnych rzeczy, nie? Jest sporo przestrzeni, jest sporo powierzchni na tobie, którą da się łapać promienie słońca. Normalna cena urządzenia to bowiem $129, czyli około 500 zł. Natomiast przed sprzedaży. Netto, Karol, jak zwykle, bez VAT-u. Ale jest przedsprzedaż. $79, a 300 za kapelusz. Ja widziałem droższe kapelusze i one nie ładowały telefonów. Realne zastosowanie do takich wyjazdów. Ty ostatnio często jesteś w Afryce, testujesz różne urządzenia, więc... Często byłem raz, tak? Kolega wziął drona, Karol, na testy. To kolega. Jak pokazałeś mi ten temat, to mnie to rozbawiło, ale w gruncie rzeczy nie widzę VAT. Nie ma VAT. Debilnie wyglądasz, no ale... To nie wygląda debilnie w czarnym kapeluszu, nie? Kaczuszka. Chyba druga. Bo to jest taka malutka jakaś. No właśnie. Płyń, kaczko, płyń. To nie jest kaczka. To chodzi, nie pływa tak po wodzie. To jest Jezus. Teraz płynie, zobacz. Za płytko było. A co by się dało naładować z takiego prądu poza telefonem? Na przykład kamerę. DJI Action 5 i DJI Action 5 Pro, bo co ciekawe... Ja wiem. Pro będzie miała celową matrycę i będzie rozwalała system, deklasowała wszystkie inne kamery. GoPro w ogóle może się schować. Tak? No niestety. A, dupa. ProResy. Ale... ProResy. Tak wszyscy bardzo liczymy na to, że w końcu będzie ta jednocelowa w tych kamerach Action, ale widzę, że nie doczekamy się tego. To jest spisek, Karol. To jest spisek producentów, żebyśmy cierpieli. Nie, żebyśmy specjalnie co roku kupowali kolejną i czekali, że może kiedyś dostaniemy, a tak naprawdę to oni tą calową to już mają od 2 lat, tylko jej jeszcze nie chcą wypuścić. Czeka w szufladzie, aż któraś z firm pierwsza się z tego, wiesz, pomysłu wystrzela, wtedy wszystkie inne wyskoczą. Insta po prostu chyba nie jest traktowana poważnie, bo oni calową kamerę mają już ze 3 lata chyba w ofercie. I muszą płacić wszystkim recenzentom za opinię. Bo inaczej nikt by tego nie chciał recenzować, tak? Zobacz, że jeśli masz w czymś ProRawy, w jakimkolwiek urządzeniu, to zawsze masz dysk SSD. Do iPhone'a, jak chcesz nagrywać w ProRawach, podpinasz SSD-ka na USB-C. W Mavicu 3 Cine miałeś SSD-ka wbudowanego. Już nawet w tych starych dronach typu Inspire 1, jak miałeś X5R, to miałeś SSD-ki. Czy ta kamera będzie miała SSD?
Właśnie to jest informacja, której nie wiemy, ale taka jest prawda, że powinna mieć, na to wychodzi. Albo coś szybszego niż zwykłe karty pamięci. Ja teraz mam taki dysk do testów do swojego iPhone'a, wpinany po USB-C i na MagSafe'a. Mhm. I tam jak nagrywam w ProResie, wiesz ile zajmuje materiał? No wiesz, masz 35 sekund gigabajta mi zajęło. Ogólnie rzecz biorąc, 1 terabajt w Mavicu 3 Pro Cine to jest ile? 35 minut nagrania, nie? 1 tera, 35 minut. Więc co trzeba upchać w małej kamerze typu Action 5 Pro, żeby to się dało nagrywać dużą ilość materiału i nie zagotować jej po 5 minutach? Najwyraźniej lepsze chłodzenie i ale, jest twardy. Znaczy inaczej, bo wiele osób traktuje Action Camy jako Steady Camy i to jest ten główny problem. Tak, bo jeżeli ona się ma ruszać, no. Tak, jeżeli ona będzie się ruszać, nie wiem, będzie pływać na desce, jeździć na głowie, zjeżdżając na nartach, czy latając przypięta do samolotu, nie będzie z tym żadnego problemu. To nie Pocket 3, że się nie grzeje jak stoi, nie? Właśnie. W ogóle tak zauważyłem z moim Pocketem. To jest kamera, która równie dobrze w moim wypadku mogłaby nie mieć gimbala. Ja z tej kamery nigdy nie korzystałem w ten sposób, żeby ją... Iść. No, tak. I żeby używać tego. Nie, przepraszam, piękne przebitki naszych dwóch rowerów robiłeś. Kinowe ujęcia. Cinematic style, nie? Tak? Coś tam było troszeczkę w ruchu więcej niż... To pomyłka, Karol, to niechcący. No ja wiem, przyłożyłeś się wtedy na te 30% więcej, nie? Co się nie zmieni w Action 5 i Action 5 Pro, to wielkość matrycy podobno, światło podobno, wygląd podobno też się nie zmieni, więc pewnie te wszystkie klatki, akcesoria będą pasowały. Baterie być może również. Będzie ważyła podobnie. ProResy, ekstra, no. Znaczy, no inaczej, do zastosowań profesjonalnych, gdzie będziesz potrzebował tego użyć, to i tak użyjesz, i tak założysz jakiegoś Red Komodo czy cokolwiek. Nie, no wiesz, ja to rozumiem, że jeśli na przykład robisz produkcję jak Red Bull, gdzie lecą, spadają skoczkowie ze spadochronami czy jakimiś tam tymi suitami i za nimi puszczasz drona FPV, to wtedy fajnie jakbyś miał ProResa, nie? A Jacek nie mówił, że oni normalne gry wszystko. Bo się szybciej edytuje. Bo to chodzi o to, żeby to szybko wyedytować i wszystko wypuścić? Bo to tak, dzisiaj się wydarzyło, a za 2 godziny ma być mają być już rolki, nie? Gotowe, puszczone wszystko, więc no chyba, nie wiem. Na pewno jest, wiesz, 0,2% użytkowników Action Camów, którzy uznali, tak, ja w swojej pracy muszę mieć ProResy i dla was właśnie będzie ta kamera. Ciekaw jestem przede wszystkim ceny, no i może przede wszystkim kiedy premiera, bo prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu. Chociaż nasze źródła mówią, że raczej we wrześniu. Skąd my takie rzeczy wiemy? Ty nie zdradzaj skąd. Nie zdradzaj, gdzie nam sugerują. Po prostu źródła nam sugerują. No i co? Najważniejsza aktualizacja w świecie dronów FPV. Delikatnie mówiąc, ja bym kurwa nie miał ręki. Podałbym sobie rękę uciąć, i że chyba, to i nie nastąpi. Powiedziałeś to w którymś odcinku, mi się wydaje nawet. Ale ponownie... Widzowie ci to zaraz znajdą. Powiedziałem też, że nic mnie już nie zdziwi i nic mnie tak mało nie obchodzi. O3 dostało aktualizację i w końcu wspiera Google 3, Goggles 3, te z oczami. I radio DJI FPV Remote Controller 3. Czyli szare, małe, bez wystającej antenki. Najwygodniejsze Google 3 dostępne do... Ale mnie to nie obchodzi. Jakie najwygodniejsze? No nie. Nic ci nie uciska. Ile ludzi nagle zaczęło wyprzedawać swoje sprzęty? Bo pędzą za cyferkami. Przez ułamek sekundy nie przeszło mi myśl, żeby sprzedać dwójki, których nienawidzę, i kupić trójki, które mnie smyrają tak tymi gąbeczkami po policzkach. W dwójkach nie można było oddychać, bo zatykała nos, a w trójkach nie można oddychać, bo masz wdech, wydech. Wdech, wydech. Mówisz, trzeba podcinać sobie, tak? Nożyczkami. Wyciąłem sobie nosek w dwójkach i jest spoko. Założyłem sobie gąbkę, ona się nazywa Max Comfort, coś tam od Nubidron. Nie jest komfort. Nie, jest lepiej niż w oryginalnej gąbce. Właśnie tak na 30% teraz, nie? Wolę gogle Walksnaila, jeśli chodzi o wygodę. Wolę gogle HD0 5 razy niż gogle DJI 2. Ale używam ich, bo są... najlepsze. Jak można mieć gogle z niewymienną baterią? Teraz musisz jeszcze sprostować kolejną rzecz. O4! No co? No z czym będzie kompatybilne? Z nowymi goglami. Myślę, że będzie w końcu, nie? I co wtedy? Nic nie mówię. I co wtedy, jak to DJI O4 się nagle pojawi? No to niech se mają i niech se robią co chcą. Ja nie chcę, tak?
powoli ten mój pęd za tymi wszystkimi nowinkami pada. Stopuje się, no. Tak? No. Gogle L mam, te od Kadaxa i wiesz co? Mam je trzeci dzień, nawet nie wiem jak działają. Jeszcze ich nie spalałem. Ale gimbala dostałem też od Kadaxa i myślę, że może dzisiaj, może jutro zamontuję go na samolot. Bo to jest ciekawe. Bo to jest fajne, no. To może być coś fajnego, jeżeli ten head tracking. Jest taka jedna fajna ciekawostka. W jednej paczce dostałem nowego VTX-a od Walksnaila. Dwuwatowego, to się nazywa HD Pro GT, coś takiego. Ma dobrą kamerę, nie taką jak Moonlight, ale wciąż dobrą. VTX-a, która nadaje do 2 watów. Teoretycznie patrzyłem na testy Jana z tego z MadTech i mocą faktycznie nadawania przewyższa delikatnie, ale o 3. No i nie uwierzysz. W jednej paczce dostaję 3 rzeczy. Najnowszy VTX 2-watowy, gimbal 3-osiowy i gogle L. I to nie działa ze sobą? Tak. Kurwa. Żeby sterować gimbalem, trzeba podpiąć wtyczkę do portu USB od VTX-a. Do tej pory absolutnie każdy VTX, który został wypuszczony przez Walksnaila, miał port USB. A ten nie ma? A ten nie ma. Fakt, że to był, wiesz, wtyczki, to nie był port USB jak wtyczka standardowa USB-C czy USB mikro, tylko były to wyprowadzone piny, do której podpinałeś, ale ten nie ma. Chociaż może trzeba to rozebrać i ten port tam jest i się można podpiąć, ale na zewnątrz, w miejscu, gdzie normalnie są porty USB, tutaj masz tylko i wyłącznie port na kartę pamięci i też absurd, uwaga. Może musisz sobie dolutować tak w ogóle tak wszystko. To FPV, bracie, nie? To jest FPV, czego ty? Jeśli myślisz sobie o gnieździe na kartę SD, to zawsze myślisz, że to jest... No tak. No więc tam nie. Tam jest, jak wsuniesz kartę, to nie ma nawet jak jej wyciągnąć. Nie da się, nie wystaje. I jest tak wąsko, że nie jesteś w stanie tam włożyć szczypcy. Ale więc... to może jest uszkodzone to gniazdo. Nie. Jest tak zaprojektowane i tam po prostu dołożyli taką przeźroczystą folikę, którą masz nakleić na kartę pamięci, żeby wystawał pull-tab. Patrz, druga przyszła i to mamusia chyba. Może masz taką aplikację do rozpoznawania ptaków? Nie. Na pewno to nie jest ślimak. Wygląda na ptaka, nie? Zagadka dnia. Co to za ptak? Stawiam, że nie jest to gołąb, raczej nie jest to kaczka i raczej nie jest to orzeł. Sroka też chyba tak nie bardzo. Wróbla też bym odrzucił. Ornitolog. A co? W tym odcinku o tle? No. Spodziewajcie się niedługo treści z psa robota. Jeżeli to będzie jutro, to wiesz co będzie jutro. Spacer tutaj. Idzie od razu. Jutro. No. Ja myślę, że nie trzeba takich naklejki zamówić. Proszę nie dotykać. Proszę nie głaskać, jestem w pracy. Kupmy mu kapelusz. Nie. Fotowoltaiczny. Tak, żeby się doładowywał. 7 dni postoju w pełnym słońcu i bateria podładowana. Subskrypcja, łapeczka w górę. Mamy grupę na Facebooku, link w opisie. A i kup se kurs, co? Fotografii z drona. Albo wynajmij Starlinka czy drona. Nie wiem, co powiedzieć na zakończenie. Samolot ląduje. Jedz więcej warzyw, czy co? Nie wiem. Niech film ma jakiś, wiesz... Przesłanie. Tak, przesłanie.